kolejnym odcinku, a w tym odcinku będzie o konkursie wędkarskim. Słuchajcie, na którym będzie do wygrania 100 zł, ale te 100 zł będzie mogło dostać 5 jakby widzów poprzez sposób taki, że wpłacę te 100 zł Pace of Karta na konto Pace of Karta internetowe i będziemy wyłaniać 5 użytkowników z tego i będzie to losowane na 5 użytkownikach, czyli będzie to tak, że 100 zł będzie jakby podzielone na 5 widzów i każdy widz dostanie po 20 zł. Myślę, że teraz rozwiązanie jest dobre, daje większe szanse, bo no prawie, że no naprawdę myślę, że będzie ok. I co, myślę, że w tym roku jeszcze jakoś tutaj wyciągniemy metróweczkę. Fajnie by było, jakby metróweczkę wyciągliśmy, to też zrobimy jakiś konkursik, jak metrówkę wyciągnie jakiegoś chłopaka. Klimat jest bardzo fajny, jest rano, 12, jest naprawdę fajnie, tutaj słoneczko świeci, widać. Klimat jest naprawdę super, jest tutaj ok. Szczupaki jeszcze się niezbyt uganiają za jakimiś tam na powierzchni żabami czy coś, ale za drobnicą to się bardzo uganiają, widać. Jakieś parę dni temu było tam naprawdę bardzo duży szczupak tam koło tej budki, bardzo duży się ciepnął szczupak, naprawdę bardzo duży, gonił, przez 3 razy wyskoczył z wody. Powiem tak, że w tym roku myślę, że tutaj bardzo dużo zdziałamy. Mamy cały rok, lilie już pomału wyrastają, tutaj już są odłamki, które muszę łowić i wyrzucić, bo się zaczepiło, ale już widać, że lilie już pomału wychodzą z wody, tam widać, bo pływają już lilie. Naprawdę myślę, że jak te lilie wyjdą, to też tak te szczupaki zaczną brać już bardzo fajnie. Myślę, że jakaś nocka wpadnie tutaj i będzie jakoś ok. Musimy coś tutaj pomyśleć z gruntem na nockę i zobaczymy. Widać, kaczuszki tam się wystraszyły czegoś. Tutaj jest tego dużo, łabędzie już przyleciały. I słuchajcie, któryś z widzów napisał, że to może być ten ptak bąk. Tak, to się zgadza. Tam gdzieś on od tego roga tak dotąd przesiaduje i to tam przesiaduje i tak jakby buczy, więc tutaj jest ptak bąk, jest bardzo takim rzadko spotykanym ptakiem, no i fajnie, że go tutaj mamy. Więc słuchajcie, naprawdę, jeżeli ktoś chce, to pisać pod komentarzem, nie wiem, metróweczka czy coś w tym stylu. No i później będziemy to ogarniać. Ten filmik będzie na kanale aż do 1000 subskrypcji. No i zrobimy taki konkurs i myślę, że to będzie bardzo dobrze. Myślę, że się każdemu spodoba takie rozwiązanie, bo każdy przynajmniej na te 20 zł to może sobie wpłacić do jakiejś gierki, a tak to by jedna osoba tylko wygrała. Więc mówię wam, 5 osób może wygrać i byłoby naprawdę bardzo fajnie. Będziemy to na pewno losować na live'ie. Więc naprawdę, słuchajcie, będzie naprawdę, jakieś emocje będą i naprawdę, jeżeli zasady są takie, że fajnie by było, żebyście zasubskrybowali, polajkujcie i napiszcie w tym komentarzu ta metróweczka. Tak jak mówię, w tym roku chcemy wyciągnąć tą metróweczkę, jakiś film nagrać, też się pojawi nowa kamera, ale to dopiero później, żeby jeszcze lepiej to wam nagrywać te brania i żeby naprawdę było ok, nie? Więc myślę, że naprawdę się wam spodoba i klimat będzie ok. A to jest, tutaj jest jeden staw i jest drugi, ale jest o 1/4 mniejszy. Znaczy się 1/4 tego stawu, jest jeszcze jeden staw, ale w tamtym roku wysechł totalnie i te wszystkie sztuki, wszystko, ta zwierzyna jakby leśna, to wszystko porwało, bo jak tam przyjechałem, to był taki muł i w tym mule się tak pełzały takie duże naprawdę sztuki, nie wiadomo co to było, ale tak myślę, że to jakieś takie szczupaki, bo tam innej ryby nie ma takiej długiej. Więc naprawdę szkoda tego stawu, ale naprawdę coś podobnego jak to też w lesie, tylko że 1/4 tego stawu, ten staw ma chyba 16 hektarów, to jest naprawdę bardzo duży staw, bo tutaj ten staw idzie tutaj i tam jeszcze idzie i tam jeszcze jest, aż prawie że do drugi, więc naprawdę myślę, że tak jak mówię wam. Musimy w tym roku wyciągnąć jakąś metróweczkę, będzie to na pewno nagrywane, więc jeżeli wam się podoba i to będzie ok. No i mówię wam, że pomału zaczyna być susza, bo niedawno była woda jeszcze dotąd.
do tego czarnego, tutaj do tego, a już woda jest teraz tutaj, więc mówię wam, że będzie w tym roku bardzo ciężki, bardzo ciężki rok będzie, susza będzie i naprawdę stanie się tak jak w tamtym roku, że wody nie będzie bardzo dużo, będzie mało wody i naprawdę może być problem, bo już jest kwiecień, a wody już nie ma, więc jest lekki problem, ale to zobaczymy. Zobaczymy, więc mówię wam, dzięki za oglądanie, no i co, do następnego odcinka, siemka.